Cześć, właśnie jesteśmy podczas trzeciego już dnia warsztatów harmonikowych i teraz będziemy przeprowadzać właśnie muzyczny eksperyment na ludziach. Mianowicie stworzyliśmy tutaj przy ognisku scenę i będziemy grać utwory bez wcześniejszego przygotowania, co nazywa się improwizacją, ale ta improwizacja będzie pozbawiona wszelkich zasad, czyli zostawiamy to, czego się uczyliśmy na temat muzyki, skalę, harmonię, rytm, wszystko zostawiamy. Skupiamy się na tym, żeby wejść w muzykę, słuchać siebie nawzajem i stworzyć utwór, który właśnie, to nie może pójść źle, bo co nie zagramy, to jest to, co ma tu właśnie teraz powstać. Ważne, żebyśmy starali się przekazać emocje, słuchać siebie nawzajem, tak żeby dogrywać do siebie wzajemnie i jednocześnie stworzyć właśnie jakąś kompozycję, jakieś dzieło na podstawie tematu, który tu zaraz podadzą nam koledzy, którzy będą naszymi słuchaczami. No i będziemy się zmieniać. Na razie mamy trzyosobowy zespół, tutaj ekipa ze Śląska. Jak? First Band. First Band. Śląska grupa harmonikowa. No i potrzebujemy jeszcze tematu, żebyśmy wiedzieli, co zagramy. Ktoś nam może podrzucić jakiś... Jabłko. Jabłko, nie, właśnie najlepiej nie, jakby to była albo kraj, albo... Rzeź... Sad jabło... Tak, deszczowy las. Nie, to sad. Sad jabłonowy. Deszczowy sad. Jabłkowy sad. Tak, bo to mogły być albo krajobrazy, albo emocje. Spokój. Wylosowaliśmy krajobraz, więc może zróbmy teraz krajobrazy. Albo zrobimy tak, że zagramy teraz krajobraz i każdy zagra jedno z dwóch, a potem zrobimy najwyżej powtórkę. Mieszko, a czemu grasz na gitarze? A, właśnie, tak. Padło pytanie, czemu ja gram na gitarze, bo nie umiem na niej grać. I stwierdziłem, że zagram na gitarze, bo nie umiem grać na gitarze. Przynajmniej to jest z tych instrumentów, które tu mam, to jest ten, który najmniej ogarniam. Ale jednocześnie właśnie chcę trochę pokazać, że nie o to tutaj chodzi. Że nie jest tu potrzebna technika, nie jest tu potrzebne w zasadzie nic innego, tylko słuchanie się nawzajem, czucie, przekazywanie emocji, postarajcie się wejść w muzykę. I druga rzecz, starajcie się, jak gracie dźwięki, grajcie je pewnie. Nieważne jaki to jest dźwięk, bo każdy dźwięk jest dobry. Tutaj mówię, co nie zagramy, to na pewno będzie jedyne w swoim rodzaju i taki utwór powstanie tutaj za chwilę i nigdy więcej nie powstanie identycznie taki sam utwór. Tak. I gramy sad jabłkowy. Sad jabłkowy. Nie pomylić z wiśniowym. Thank you.
Bo tu akurat się wyczuliście, nie? Ale bałem się, że... No, to, że trzeba... Improwizowałem. Też no. Trzeba wyczuć ten moment. A mogę się pokusić o jakąś taką interpretację tego, z czego wybraliście? Może. Wiesz co, możesz spróbować, możemy w ogóle zrobić... każdy z nas powiedzieć, ale... co tak, w danym... No. Możemy co, zrobić to. Ja słyszałem, że jabłko spadło i karetka przyszła. A ja tam się działo, jak się ten sam budził tam rankiem. Tak, jak liść cichy, nie? Jak pszczoły zapylały. No, tak. A pszczoły słyszałeś? No, później no, coraz więcej się zaczęło działać. Ciebie zapylały. Przyjechał traktor, który zbierał jabłka. Ale widzicie, no, co się zmieniło. A jeszcze, a wcześniej przy traktorem to chyba kruki obsiadły w ogóle. A potem dojrzałe spadały. Wasza gra skojarzyła z sadem po deszczu, krople deszczu były. Na też owocach, były, ale też były. Gra światła, deszcz właśnie był, w tych kroplach. Ale światło, wiesz co, fajne? Jak rozpoczęliśmy w pierwszej sekundzie, ja tak, harmonika i te światło mi prześwitywało przez ten korpus kursowy. Ja fajnie, mówię, to jest to, co mi trzeba. Widziałeś, to jest substancja, nie? No. Widziałeś tą gąsienicę w środku, jak tam zaczęło. Drąży ci otwory. Bardziej się obawiałem, że to był taki totalnie, totalnie psychodeliczny odjazd, nie? Totalnie. No to miało sens. Utwór drugi w składzie końskim. Dwóch koniarzy. No właśnie, dwóch ślązoków, teraz dwóch koniarzy. I dwóch teraz dwóch koniarzy zagra razem ze mną, zagra utwór pod tytułem Spokój. Leci. Co tam jest? Spokój. Zaczynamy. Thank you.
Próbowaliśmy go. Jak był efekt do góry, to od razu było spokojnie. Nie było takiego. Spokojnie, to było tylko tak jak czykawka i już coś dobrze. Coś zakusało ten spokój. Nie? Ale, tak. Ale nie przebiło się to zakusanie, wiesz? Nie. Było i od razu. Tak, no bo to, o to chodziło, jakby był sam spokój, to to by było się, nuda, nie? Mi się na przykład kojarzyło, jak sobie człowiek właśnie siedzi w pokoju i tak chce się wyciszyć i nagle ktoś drzwi otworzył, nie? I tak, no, i wyszedł. No, tak, fajnie, są takie różne skojarzenia, nie? No, ale też wydaje mi się, że praktycznie przetrenowałem próbę wejścia w muzykę. Bo na początku miałem taki plan sprytny, zresztą mam to w kieszeni, że w którymś momencie się w tym włączę. No. Później jak się już w tą muzykę... Przedeś zapomniałeś. Nie, o tym. Udało się włączyć. Udało się wyłączyć. Nie mam wrażenia, że wszystkim nam się udało, bo był ten klimat fajny. Nie? Był, tak. Ładnie. Co dobrego zostało już powiedziane. Lecimy dalej. Potrzebujemy jakiś podróż górskim potokiem. To teraz trzeci utwór. Wskazówka taka, pamiętajcie, co nie zagramy, to jest dokładnie takie, jak ma być. Nie analizujemy, staramy się słuchać, wejść w tą muzykę. Utwór trzeci, podróż górskim potokiem. Thank you.
Ja tam w jednym miejscu słyszałem, jak jakiś owad jakby wpadł do wody, bronił się, chciał się ratować. Ja bym jakieś progi. I chyba mu się nie udało, bo tak progi wodne tak nastąpiła ja taka. Ja też tak myślałem o progi wody, ale ja wiem, czy to było, czy tylko mnie się wydawało. To fajnie płynęło, to fajnie stuchnęło. Ważne, że ty to miałeś w wyobraźni. Na ikonie. Teraz jakaś emocja. Nie, tak. Burza, może burza, albo nerwy, albo krzyk. Wy żeście się nie dali ponieść stereotypowi górskiego potoku. To był naprawdę taki stonowany potoczek. Nerwy. Ciekawe. Tak. Głosujemy na nerwy. Nerwy mogą być. Dajcie sobie poradzie i dajcie. Nerwy po zbiorach jabłek. Te jabłka się przewijałem cały czas. No coś jest z jabłkiem. Tymon, nerwy po zbiorach jabłek. Nerwy, że jabłek brakło. Że jabłka roboczyne. Pokurcie, okej. No bo się zdenerwuję. Uwaga. Utwór zespołu Martini. Zespołu Martini. Składzie Marek i Tomek. Tomek. Martini. Martomi może to. Martomi, oj. Tomi na mnie mówił czasami. Pierwsze oklaski za nazwą. Zespół Martomi. Zagramy utwór, który właśnie powstaje i nosi tytuł Nerwy. O, thank you.
Autem chciałbyś tego słuchać. Tak, rosło, później był taki spadek, a w końcu taki maksymalny wkur. To szło wszystko w górę. Nie, to nie jest muzyka do słuchania w aucie, nie? To są takie płyty, których się słucha w nocy w fotelu. Tak. To daliście po prostu teraz. No, ale fajne było. Fajnie, dzięki. Ja się wystraszyłem, tutaj nerwowo było, wiesz, naprawdę. No, to było mocne. Było mocne i pasowało bardzo fajnie. Moja empatia była załamana. I co nam zostało? Paweł i Rafał. A to na co im wymyślimy? To zgramy się, tu się mamy właśnie zgrać. Ale naleciałości są cały czas, nie? Tu się mamy ale na innych levelu to będzie pasowało? O. A może taka letnia tłoczna plaża? O jest! Dajcie! Parawana z morzem, no! Zobaczymy. Parawany! Co? Niech będzie. Parawany. Łopocące parawany. Parawany o 6 rano na plaży. Smażania letni! Nie, wszystko. Nie, ma nie. To nie wy decydujecie, tylko my. Zatłoczona plaża. To może być podobne do nerwu. Lody, komu lody? Hiszpańską plażę, gdzie się ludzie tople opalają. Tylko się nie rozbierajcie. Tam jesteśmy. Nie ma parawanu. Dziewczyny z IPAN-em. Jeżeli mamy temat, no to... Zespół Paweł i Rafał. Nie mamy nazwy. Paweł i Rafan. Rafał, czyli zespół Parawan. A teraz zagramy utwór pod tytułem... Jak to nie wstało. Zagramy teraz kompozycję, która jeszcze nie powstała, pod tytułem Zatłoczona plaża. Thank you.
Okay. Nie, jest charakter zatłoczonej plaży. Końcówka tak. Była... Końca nie widać. Chyba załamanie pogody w tym momencie. Na obiad lecą na końcu. I załamanie pogody było w tym momencie. Było coś. Taki deszcz spadł, czy coś, a później ludzie z powrotem zaczęli szkodzić. Ja mam jedno takie bardzo popkulturowe skojarzenie. Nie wiem, czy kojarzycie scenę z Dnia Świra. Był taki moment, że Mieszko grał właśnie i było tak głośno i wygraliście oboje na raz slajdem, nie? I była tam taka babka, która mówiła... Ty jazgoczące dziecko. Ale było też płaczące dziecko. Było, ale... A nie wiem, a ktoś słyszał wózek z wodami? No właśnie. Właśnie szukałem wózka z lodami, jakoś nie. Bo w ogóle nie wiem, to może moje skojarzenia. Lody, lody na śmietanie! Ale u mnie zawsze jeździła taka furgonetka z lodami, jak za dzieciaka byłem, i ona ciągle grała właśnie takie. Family Frost! Family Frost. Tak. Ty nam z tego rozpiszesz? Gitarę spoko, harmonikowe to musisz z chłopakami. Każdy już swoje rozpisał. Ale mówisz, ale tej melodii, a była też chyba jakaś awantura w ogóle.